Witaj, piękna, z tej strony Marta Chowańska, twój doradca kosmetyczny. Dzisiaj będzie bardzo mocna metamorfoza, bo taki typ makijażu, który jest bardzo prosty, ale robi efekt wow dla każdej kobiety. Zaczynam od wypielęgnowania skóry. Możesz zobaczyć filmiki pielęgnacyjne również na moim profilu. I teraz nakładam bazę, która pięknie wygładza, która ma właściwości ochronne, kojące. Zaczynam od nałożenia jej w strefie T, tam gdzie buzia się wyświeca, ponieważ ona też reguluje pracę sebum. Teraz nakładam na twarz mój ukochany podkład i to właśnie ten podkład robi największy efekt wow. Zapraszam Cię serdecznie, jeśli jeszcze go nie znasz, chcesz przetestować, dobrać swój idealny kolor, musisz spróbować tego podkładu, ponieważ jest lekki, a przy tym super kryjący, jest odżywczy, przeciwzmarszczkowy, liftingujący, nie zapycha porów, idealny dla skóry, która wymaga przede wszystkim ochrony i pielęgnacji i chcesz mieć na buzi efekt drugiej skóry bez efektu maski. Zobaczę, nakładam go sobie dwoma cieniutkimi warstwami. Teraz nakładam odrobinkę perfekcyjnego korektora pod oczy, który ma specjalnie zaprojektowany odcień w taki sposób, żeby przykrywać wszelkie cienie, zaczerwienienia, sińce. I teraz zobacz, jak wygląda moja skóra. Jest po prostu aksamitna, wygładzona, pełna blasku. Bardzo mi też w tym pomógł pędzel do aplikacji podkładu. Teraz biorę transparentny puder sypki, którym utrwalam całość i to przepięknie scala cały makijaż, utrzymuje go na calutki dzień i daje efekt takiego Photoshopa, więc naprawdę też ten mięciutki pędzelek w połączeniu z transparentnym pudrem to jest moje ulubione wykończenie, jeśli chcę mieć efekt takiej perfekcyjnie gładkiej skóry. Teraz polecam Perfect i pędzel do konturowania i zaczynam od rozświetlacza Glazed, który dosłownie lukruje policzki, czyli daje im taki delikatny efekt poświaty. Dzisiaj nakładam go też wewnętrznych kącikach nad ustami, na ukach brwiowych i na grzbiecie nosa. Następnie puder brązujący Latte, ten sam pędzel, tylko tym razem końcóweczka jego i nakładam sobie brązerek pod kością jarzmową, żeby pięknie wymodelować moje policzki. Następnie w załamaniu powieki końcówką pędzla, tak żeby optycznie podnieść oczy, delikatnie na skroniach, żeby jeszcze bardziej tutaj wszystko zliftingować. Konturuję też nosek, jeszcze troszeczkę dodaję na czole, następnie konturuję sobie brodę i teraz fajna technika na konturowanie podbródka. Możesz po prostu wycofnąć troszkę twarz, tak żeby pojawiła się druga broda i w tym miejscu nałożyć bronzer. Od razu Twoja buzia stanie się szczuplejsza. Zobacz, jaki piękny efekt 3D można uzyskać tym cudnym matowym bronzerem. Teraz rusz Shy Blush, który daje efekt takiego świeżego, brzoskwiniowego policzka. Taka technika i te produkty bardzo odmładzają skórę, dają jej świeżo. Róż nakładam na policzki i na powieki, bo to dzisiaj będzie cały mój makijaż oka tymi samymi produktami i wszystko łączę jeszcze raz tym pędzlem, którym nakładałam puder transparentny. Teraz pora na szybki makijaż brwi. Tusz zagęszczający brwi daje imitację włosków. Obserwuj uważnie, jak ja robię nim te brewki, bo najpierw po prostu je wyczesuję i raz przy razie przykładam takimi szybkimi, krótkimi ruchami. To jest bardzo proste, intuicyjne i zobacz, dzięki temu jest taki efekt, jakby w tych brakujących miejscach, w pustych miejscach wyrosły nowe włoski, więc ja sobie po prostu w ten sposób szkicuję, to robię tak dość dokładnie i precyzyjnie, ta mała szczoteczka to bardzo ułatwia i zobacz, jak fajnie można wystylizować sobie brwi jednym produktem, który dodatkowo leciutko je przyciemnia, usztywnia i sprawia, że trzymają się cały dzień. Ok, nowa kredka brązowa i tą kredeczką tylko delikatnie, ma to być prosty makijaż dla każdej kobiety, łatwy do powtórzenia. Zaznaczam zewnętrzny kącik oka, nie robię tego jakoś super perfekcyjnie, ale zaznaczam i następnie leciutko rozmazuję pędzelkiem do rozcierania i dzięki temu uzyskuję taki efekt miękkiej kreski, która unosi oko, wyciąga, zagęszcza rzęsy, ale to jest naprawdę banalnie proste i nie potrzebujesz mieć jakichś wielkich umiejętności makijażowych, żeby to powtórzyć, a zobacz, jak ładnie od razu wygląda oko. Teraz rzęsy w butelce, Tusz Lash Intensity, który niesamowicie je przedłuża, podkręca, zagęszcza, daje taki efekt doklejonych kępek. Ja dzisiaj tuszuję tylko górne rzęsy. To jest taki świetna propozycja, jeśli chcesz mieć taki efekt otwartego i uniesionego oka. Jeśli masz wrażenie, że Twoje oczy masz opadające powieki albo takie zmęczone oczy, to właśnie wytuszuj mocno tylko górne rzęsy i zobacz, jaki piękny efekt to daje właśnie z tym różem, rozświetlaczem i bronzerem na powiekach. I teraz dla super trwałości nakładam wodoodporny tusz do rzęs jako wykończenie tego tuszu właśnie przedłużającego i dzięki temu makijaż trzyma się naprawdę celutki dzień i nie rozmazuje się, nawet jeśli będziesz płakać ze śmiechu. Teraz troszeczkę przykryłam usta resztką podkładu i sięgam po przepiękny duet Red Stiletto, czyli czerwone szpilki. Zaczynam od nałożenia mięciutkiej, super łatwej w aplikacji konturówki. Zobacz, najpierw podkreślam górną wargę i następnie odciskam sobie na dół i w ten sposób
włosów. Tworzy piękny, symetryczny rysunek ust, jeszcze tylko delikatnie dopracowuje krawędzie. Ta konturówka jest super trwała, utrzymuje się cały dzień i jest idealną bazą pod najpiękniejszą czerwień. Piękna, matowa, elegancka, trwała czerwień. Zobacz, jak ta czerwona szminka dodała charakteru, wyrazistości całemu makijażowi. Jak odmładza, jak wygładza, możesz delikatnie poprawić jeszcze krawędzie podkładem i zobacz, tak wygląda gotowy makijaż. Jest banalnie prosty w wykonaniu, jest klasyczny, ponadczasowy, jeszcze odrobina esencji Perfum Illumina i świetnie się sprawdzi na każdą okazję. Jeśli chcesz dopasować kosmetyki, napisz do mnie, ja z przyjemnością Ci pomogę i pomogę stworzyć zestaw dla Ciebie.